Cześć z strony Marian 23 witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore, a także w pierwszym odcinku z tych zapowiedzianych w poście, który pojawił się na mojej karcie społeczności. I dziś zakończymy ten wątek, taki zimowy na moim kanale, czyli po tych wszystkich takich zimowych postaci z Kingdom Rush o które prosiliście, które były w ankiecie, itd. I, tak I ostatnią postacią. Postaci, o której dzisiaj przyjrzymy w odcinku, jest Elora Wintersong. Standardowo najpierw opiszę wygląd bohaterki, potem przyjrzymy się jej zdolnościom, następnie historii, która akurat w tym przypadku jest naprawdę szczątkowa jest tylko jeden opis tej bohaterki. Jest ona dość tajemnicza, mamy na jej temat bardzo mało informacji, no i na koniec przyjrzy się ciekawostkom których jest kilka i głównie odnoszą się do kwestii wypowiadanych przez naszą bohaterkę. Jeśli chodzi o wygląd tej bohaterki, Elora przypominać może lodowe wiedźmy, czyli jednostkę, którą omawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, gdzie omawialiśmy właśnie sługów królowej Zimy, tych podwładnych królowej Zimy. Jej włosy przypominają właśnie taki, takie czapy śnieżne, bądź też Odłamki lodu, podobnie wygląda zresztą jej kostur, no i generalnie cała jest ubrana na biało, ma też dość jasną karnację, a na głowie ma diadem, który ma taki sam kryształ, albo bardzo podobny, jaki posiadała też królowa zimy, właśnie w swoim stroju. Jeśli chodzi o moce, są oczywiście one związane z zimą, z mrozem, i tak dalej. Pierwsza zdolność to Wieczna zmarżlina. Bohaterka zamraża wtedy ziemię, co spowalnia oczywiście wrogów. W tym mini bosów a także bosów O aż 80%. Także tutaj dość ciekawa zdolność. Kolejną zdolnością jest burza lodowa. Kiedy przywołuje w wybrane miejsce ogromne sople. Następną zdolnością jest kolczasta zbroja. Podczas ataku zbroja żołnierza. Zwraca atakującemu pewien procent otrzymanych obrażeń. Także taka też zdolność, z którą w sumie mieliśmy już do czynienia w poprzednich odcinkach, i kilku bohaterów coś podobnego już miało. I ostatnia zdolność to tajemne rozbicie. Taki specjalny, magiczny atak, który niszczy pancerz fizyczny wroga przy każdym trafieniu. Także tutaj widzimy takie zdolności, wszystkie związane z zimą. Jakieś odłamki, lodu, zamrożenie tak przywołanie jakichś właśnie mrozów czyli Elora można powiedzieć po prostu w skrócie jest taką swego rodzaju lodową mroźną wiedźmą także tutaj nie bez powodu eee, szukali też gracze i fani Kingdoma podobieństw do lodowych wiedźm, które pojawiły się w Kingdom Rush Vengeance Elora ma też trochę podobieństw do Królowej Zimy o czym był w sumie odcinek w serii Kingdom Rush? Teorię, jak dobrze pamiętam, także do niego odsyłam. A my przechodzimy do historii tego, jak opisywana była bohaterka. A o bohaterce mamy praktycznie całe dwa zdania: Elore opisywana jest jako ta, gdyby magia składała się z lodu, to jej krew, która płynie w jej żyłach, stopiłaby ją. I ponownie zamroziła. Opisywana jest też jako dobra, ale bezlitosna, i ta, która zamrozi i roztrzaska każdego, kto stanie jej na drodze. Co sugeruje, że bohaterka, jeśli ma jakieś postanowienia, jeśli ma jakiś cel, no to nie zawaha się użyć takich ostatecznych środków, by go osiągnąć. Także co też troszeczkę może wskazywać na podobieństwa do królowej zimy czy lodowych wiedźm. I pamiętajmy, że bohaterka może być powiązana dlatego, że Kingdom Rush Vengeance, gdzie mamy lodowe wiedźmy, gdzie mamy królową zimy, jest właśnie z perspektywy weznana. On jest tam protagonistą, ale tak jakby to wszystko jest odwrócona ta perspektywa. Natomiast w moim odcinku Kingdom Rush Teorie obaliłem to, że Elora jest królową zimy, bo nie jest, bo królowa zimy była uwięziona na wiele lat przed wydarzeniami z głównej sagi ale tam też spekulowałem, że są szanse, by była z nią jakoś właśnie powiązana i bardzo możliwe, że w jakimś stopniu jest. No i przejdźmy do ciekawostek. Tak jak w przypadku Yetiego, którego omawiałem w jednym z poprzednich odcinków, a właściwie ostatnim chyba, oraz w przypadku też mam wrażenie, któregoś bohatera mamy kwestię Winter is Coming, co jest oczywiście nawiązaniem do gry o tron. Innym tekstem tej bohaterki jest Ice Ice Baby. I jest to oczywiście nazwa, a także fragment piosenki skomponowanej, utworzonej przez raper Vanilla Ice. Bohaterka używa też zwrotu cool, co może znaczyć zarówno coś mroźnego, coś zimnego, jak i coś takiego fajnego, interesującego. I ostatnią kwestią jest It's Chilling Time. I jest to trochę takie nawiązanie do frazy, do tekstu It's Clover in Time. I jest to z kolei właśnie tekst wypowiadany przez Stwora z Marvela, który należał do fantastycznej czwórki. I generalnie odnosi się oprócz tego też do bohatera z Kingdom Rush Frontiers, Gravla, który właśnie jest bardzo podobny w sumie do, do Stwora, bo też jest takim. Kamiennym siłaczem, że tak można powiedzieć. I ostatnia ciekawostka to to, o czym już mówiłem, ale tutaj też wiele osób zwraca na to uwagę, że Elora Wintersong jest właśnie podobna do Królowej Zimy. Ale już obaliłem teorię, iż jest to ta sama bohaterka. Mogą być one powiązane, ale nie jest to ten sam bohater, ponieważ Królowa Zimy była uwięziona na wiele lat przed wydarzeniami z głównej sagi, przed wydarzeniami z Kingdom Rush Origins. No i co, jeśli chodzi o, o Elore, no to to wszystko co wiemy na temat tej bohaterki. E, tak jak mówiłem, mało mamy informacji na jej temat, niestety. Ale mimo wszystko jest to taka bohaterka dość znana i rozpoznawalna, jeśli chodzi o uniwersum Kingdoma. W kolejnym odcinku przyjrzymy się bohaterowi z innego uniwersum. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. Natomiast w jeszcze kolejnym odcinku przyjrzymy się Isfetowi, czyli właśnie czarownikowi nowemu bohaterowi z DLC Hammerhold, a w jeszcze kolejnym odcinku przyjrzymy się siłom Hammerholdu. Tak, bo kiedyś już nagrałem odcinek o ludziach w uniwersum Kingdoma na długo, długo przed wyjściem właśnie tego DLC, a tutaj zostało dodanych kilka nowych. Niektórych nawet bardzo fajnych jednostek i niektóre bardzo, jeśli chodzi o pomysł, mi się spodobały. Na przykład właśnie ci Jeźdźcy Słoni. To uważam, że bardzo fajny pomysł ze strony twórców. I jako piąty odcinek, który ma się pojawić w najbliższym czasie jest tam taki temat na Kingdom Rush Extra, który właśnie z takich nieumarłych podwładnych jest najlepszy. Czy Draug, czy szkielet, czy mumia, czy może zombie, właśnie taki przywoływany, taki, który, który jest przyzywany na pole bitwy w celu pomocy swojemu panu, który z nich jest najlepszy, żebym to tak rozłożył na czynniki pierwsze. Taka padła propozycja właśnie w komentarzach, w sekcji komentarzy. Tam było dość dużo argumentów za, e, dlaczego mam to zrobić, i też było to fajnie rozpisane przez e, właśnie przez was, że. E, Stwierdziłem, że ten odcinek będzie miał sens, może być fajnym tematem i to nagram. Także to jest taki plan na najbliższy czas. Mam nadzieję, że uda mi się go sprawnie zrealizować. A w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!